Hej, hej, z tej strony Mateusz, a to jest kolejny odcinek z gry DDS 2. Dopłynąłem tutaj na wyspę znajomą wszystkim. I mamy tu takich klientów. Klienci chaty na plaży. Nie wiem, pierwszy raz mam coś takiego, idziemy zobaczyć. Ponadto jeszcze musimy klientów tam na tamtej wyspie obsłużyć. Wzrosła nam reputacja u Pedra, więc mamy do niego zadzwonić. I do Markusa też mamy zadzwonić, więc mam nadzieję, że coś się zaczyna zmieniać powoli. Tam przy okazji dokupiłem do amfy robienia po 2 sztuki następne tych urządzeń, co tam wymagają. No. A tak to sobie chodzę i sprzedaję tu na razie. Co tu? Piątkę chcieli. Przepraszam. Jeszcze trójkę. I przez przypadek umówiłem jeszcze gościa na jutrzejszy dzień. No ale nic, dobra, 21. Jeszcze ciemno się nie robi. Zdążymy tu ogarnąć. O, dobra, nie spaść. Jaki Fernando tutaj. I od razu jakaś sprzedawczyni nam się uaktywniła. O, nowe nagrane wiadomości właśnie. Na małej wyspie na razie nie. Fernando Lopez. Więc nie wiem, czemu na tej małej wyspie jeszcze tego sprzedawcy nie mamy. Dopłyniemy? Na tyle paliwa? Dopłyniemy. Trzeba będzie dolać potem. I strób, bo tu zaraz ciemno się zrobi i będzie gorzej. Żeby klientów nie stracić. I oczywiście, żeby nie dać się złapać tu policji. Tam trochę ich chodzi. Trochę dużo. Czekajcie, gdzie tu podpłynąć najlepiej? Gdzieś tu na dół od razu, nie? A jest tu jakieś miejsce, żeby przycupnąć? Chyba będzie tutaj. O. Tam, gdzie ognisko palą. Chociaż nie. Dobra, o tam podpłyniemy. Oczywiście tu mam jakiś sklep, którego jeszcze nie odwiedziłem. Dobra. Dokuj i wypierdzielajesz. Ino błyskiem. Kurde, pełno jakichś takich przejść dziwnych porobione. O, są buty, to od razu tu... O, jest domek też na sprzedaż. Przypiszemy sobie. A, no to nie wiem od czego to. Wyskoczył nam nowy pracownik na wyspie tej Ceylon. Tak ją będę nazywał. Kurczę, teraz tutaj nie znam miejsc, gdzie oni mogą stać i czekać. Ty... To nie ty, to myślę, że tam na dole, co? Gdzie oni są? Tu jest Laura. Czwóreczka dla pani. Okej, to ta załatwiona. Spadamy stąd. Mówię, ja tylko chcę zdążyć. Porozdawać tutaj, żeby reputacji nie stracić. Jeszcze tu jedna osoba jest. Tu ja się schował, kurde. Schowała nawet. Dobra, załatwiona. Hammer tonight, tak, hammer tonight będzie. No już idą. Da się jakoś tam przejść. Właśnie nie, pójdziemy za nimi. Tam jakiś chłop stoi.
powolutku, żeby tu nie popsuć nic. Może od tej strony da się przejść? No da się, da się. Jeszcze tam idzie dwójka. Tak to zrobimy. Ej. Co jest z twoim parkurem? Oho, lipka. Byś teraz tu znajdź. O, jest babka. Dwójeczka dla pani. Sia, sia. To tak, tu ludzi mamy ogarniętych. Ja tylko nie, tutaj mam tylko dwa miejsca ukryte. Ale dobra, i tak to schowam. W razie W. Te większe ilości. By nas tu mieli złapać. My musimy gdzieś pójść się przespać. Tą łódkę odstawiłem gdzieś tam dalej. O! Jest magazyn jakiś sklepu. A wytrych potrzebny. Wytrycha nie mamy. To się nie włamiemy. Ops. Ale by była draka. Chociaż może by mnie... O. Jak oni tu chodzą? Dobra, gdzie moja łódka? Na dole teraz. Dobra. Tankujemy. Dobra, chowamy z powrotem. A, nie mamy już czego schować. Bardzo dobrze. Płyń, płyń, płyń. No i dobra. Ja płynę do domu. A my widzimy się następnego dnia przy budce telefonicznej. No i dobra, mamy nowy dzień. Jest telefon i dzwonimy. Odsłuchać wiadomości. Co jest? Nie to. Tak, najpierw Markusa. Yo, ja mam wieści. I heard about a moonshiner operating somewhere in the jungle west of Calajon. He might be a good source of ethanol, I imagine. Ask around and maybe start looking for ways of expanding our sales there as well. I believe in you. Out. No, czyli w dżungli jest jakiś chłop od etanolu? A my etanol akurat potrzebujemy. Dobra, a co chce Pedro od nas? Cześć przyjacielu, jeden z moich wspólników będzie potrzebował wsparcia w zdobyciu czegoś. Aha, czyli coś trzeba mu wykonać, jakieś zadanie. Tak czy siak, jeszcze chciałem mu przygotować 200 gramów następnych i mu dać, żeby ten level wzrósł. Więc jeszcze cofnę się do domku. Tego Lanza już olałem. Już level jest maksymalnie na 4. I tak, paczuszka, pojemników jeszcze dostawiłem i suszarki na zewnątrz, więc teraz się wszystko suszy. Tutaj będzie wszystko, idzie na bieżąco produkcja. No jeszcze te małe szklane butelki muszę gdzieś odstawić. Dobra. Tak, 200 weźmiemy. Folia nam się kończy, teraz widzę.
No nic, 138 tysięcy jest do odebrania. Na razie nie mam kiedy. Więc lecimy tu do niego. Tak, mogę przeskoczyć tym przystankiem? A nie, tu jakąś dołącz do napadu. O! Ale najpierw podjadę mu, zostawię tą paczkę. Więc trzeba brać wódeczkę. Ale póki pamiętam, idźmy do tego sklepu i oddamy te butelki. No i tutaj miejsca blokują tylko. Jak to metę zrobić w końcu, kurde? Handluj. Dobra, 10 tysięcy piechotą mi chodzi. O, no nawet jest większa latarka. Ale ja w nocy staram się nie biegać. Tak, proszę tu. I wracamy na statek. O, poziom kartelu nam wzrósł. Kurde, są te łebki tu. Jak nie, to trzeba będzie im nalać. No i właśnie, jeszcze przez przypadek zaakceptowałem. Ale skoro i tak już tam płyniemy. Telefon. Mała wyspa. Co on by tu chciał? 12 blantów. Ty, za blanty dobrze płacą. Ja może zrobię to. Albo nie, dupie tam. Bo to też trzeba czekać, zanim się zrobią. A ja chcę zobaczyć ten napad jeszcze. Dobra. Jednak wyjdź i dotankuj. Zawsze muszę dłużej zastanowić. Dobra. I chowaj. I płyniemy. Daleko nie ma. Luis, a to z mojej wyspy jeszcze ten Luis chyba jest. Molo. Wszyscy się budzą. Dobra. Róbmy tą misję pierw. Od tej misji dołącz do napadu i znajdź bimbrownika. A ten bimbrownik, on gdzieś na mapie jest zaznaczony? Ja tam przeskoczymy zaraz. My tak jesteśmy w pobliżu. Dobra, i napad jest gdzieś tu. Ale my lecimy jeszcze tam. Może czas pomyśleć o jakimś samochodzie. Lepiej się będzie tutaj jeszcze lepiej się przemieszczało. Niż tą łódką. Może tamten mechanik ma małe jakieś te autka. Ale zobaczyć można. Patrzę. Może. Nie, bo i tak musimy do tego Pedra jechać. Czy płynąć. Zostawić mu tą paczkę następną. I proszę bardzo.
Co byś chciał? Ah, there you are. Proszę cię bardzo. Genial, amigo. O, i tu można też chłopa postawić jakiego. Tylko ja bym musiał się umówić z tym gamoniem w jakimś barze, żebym jakiegoś pracownika znalazł. Stwarzamy ofertę. 600 reputacji. No, i niedługo wejdziemy na level 2. A jak zobaczę jakąś budkę, to się z nim umówię. Teraz tak, jak tu iść do tej dżungli. Wiem, że napad mieliśmy zrobić, ale skoro tu jesteśmy po drodze, to czemu by nie skorzystać? O! Odgrodzony tu jest jak... Nie, my tu nie przejdziemy. Tak to zrobimy. Budek telefonicznych jak trzeba to nie ma. O, jest tu. Gdzie on tu się może mówić? A tutaj w tym barze. To mi pasuje. Oni tu zaraz mi stąd nie wyszli tu. Ups. I zaraz pracownika postawimy. Tylko ciekawe, czy jak wrzucę w kryjówce tam na wyspie paczkę, czy on sobie odbierze, czy... Aż tak to tak nie działa. O, jest, siedzi tu. O, i tu od razu wyskakuje. Z Ceylonu. No to kurczę, jak tego pracownika na małej wyspie sobie znaleźć? I tu zaraz szlak trafi. Już drugi pracownik i nie mogę przypisać już żadnego? Ale lipa. Niech ich tam. Pies dziabie. Dobra, tu przez płot. Nic na razie tu nie dostajecie. A, jeszcze miałem gościowi zanieść przecież paczkę. O, tam oni są. Dobra, ale to fajnie wiedzieć, że tu można sobie naokoło przeskoczyć, tak jakby. Jesteś. Ty chcesz metę, a my takich rzeczy my nie mamy w asortymencie. Już myślałem, że tam policja stoi. Nic na razie nie sprzedaję. Dajcie mi spokój, ludzie. Nie spojrzałem w prawo nawet. Ale ty, tu przecież jest przystanek autobusowy, nie? Aha, dobra. Duża jest ta dżungla.
Kurczę, mogliby gdzieś zaznaczyć to. Kurde, to trzeba jeszcze pytać chłopów albo kobiety. Dobra, przejdziemy się kawałek, zobaczymy jak to wygląda. Tam już ktoś macha. Sklep narzędziowy. Uhuhu. Tu lepsze mają rzeczy. Ale my i tak etanol potrzebujemy. Czy metanol? Teraz już nie wiem. Mniejsza z tym. Racja wojskowa. Co tutaj jest? Amoniak to innych rzeczy. My nie mamy przepisów na to. Jeszcze. Nie ma pojęcia, my friend. A tu chodzą patrole. Albo czy są jakieś zbóje? No chyba tego napadu dzisiaj nie zrobimy niestety. O, jest nowa chatka na sprzedaż. Tu jest restauracja. A tu jest lombard gdzieś. Ale trzeba i tak tam spytać się w restauracji. Oh, hello. Now what do you want to know? I have some rumors. Nad rzeką. Dobra, okej, to wszystko. Came back to buy something? Ile mamy gotówki? Dobra, zostawimy tą stówkę mu. Kurde, tyle kasy, nie ma co z nią zrobić. Tu magazyn. Dobra, gdzie ta chałupa na sprzedaż? Obejrzymy ją. Kurde, trochę dłuższy będzie dzisiaj. Się wydaje odcinek. Nie, chociaż nie. Jest okej. View. Mieszkanie. Już nie chatka. Dobra, tu mamy pierwszy pokój. Dość spory. Co to znaczy, że drzwi nie mogę otworzyć? Po to właśnie oglądam, ale o, dość spore jest, ale kurde, ile kasy więcej. No ale coraz lepsze. Coraz lepsze. Auto jest chyba... Tam tu jest wyjście. Tu jest jeszcze balkon. A co my tu mamy? Widoczność mała, bezpieczeństwo średnie, komfort średni. Tak, spadam. A, tu nawet. Daleko nie trzeba chodzić. O. Chyba tu. Och, panie. Chłopie. Co ty tutaj masz? Rozmawiaj. Czy to ty sprzedajesz etanol? Check out my offer. Dobra. Aceton, etanol. A to bierzemy wszystko. Nam się przyda. Kwas octowy. Nie, ale etanol jest potrzebny. I to w ilości hurtowej. Aha. Come by when I restock. I'm sure you'll find something for yourself. Dobra, on jest blisko, ten chłop.
Tu już wezmę to 60 tysięcy. Nowy pracownicy. Dawaj kasiora jednak. 10, 20, 30, 40, 50, 60 starczy. A, i to jest właśnie ten czerwony domek, czyli... Kurczę, ale... Bardziej mi zależy na sprzęcie dla... do robienia innych rzeczy. Kup. Jak miałem dość miejsca? A, bo tego za dużo jest etanolu. To ile tego wziąć? 20? 10? Dobra, wezmę 60. A, bo on tak się rozkładał po 10, to jeszcze 30 mogliśmy wziąć. Bye, friend. Come back soon. Bye, friend. Szkoda, że nie masz innych zabawek lepszych. Co my tu mamy? Tu jeszcze trzeba odkryć po prostu dalej i tyle, nie? Dobra, biegniemy do łódki i jeszcze zrobimy ten napad. Ops, nie tędy, droga. A co tam się jeszcze... Jest biały kwadracik. Skurde. A to jest chyba ta misja z napadem. Na razie nie sprzedaję dzisiaj. Tu się coś popsuło w tej grze. Nie mogę pracowników wrzucać. A! Dlaczego nie mogę ich wrzucać? Bo szafki mi nie postawiłem. Przecież. Więc oni tu muszą mieć szafkę. Ale czy tu muszą mieć koniecznie szafkę? A, jeszcze idą barany. Czy oni koniecznie muszą mieć szafkę na tej wyspie? Chyba nie. Nie, to by było bez sensu. Mogę u siebie szafkę postawić. No. To tak zrobimy, ale to już kiedy indziej. Zapominam zawsze o tych szafkach, kurde. Ale my już powoli nie mamy miejsca na nic. Ale ja myślę, że zbieram na to mieszkanie. W tej dżungli. Bo to było dość obszerne. I się przeniesiemy stamtąd. Tam ani policja nie chodziła, ani nic. Na dole można było zaparkować. Kurde, ale przydałoby się zapisać. Gdzieś. A tu też są domki. Co to jest za wyspa tu? To na tej jeszcze nie byłem. Wejść do jakiejś restauracji i zapisać, bo tu w bezpiecznym miejscu trzeba być. Takie opuszczone miejsce, nie? To sklep jakiś jest. O, panie. Zapisz postęp. Oh, hello there. Came back to buy something? What's your question? Jakieś pytanie? Miejsce imprez może. I thought you'd never ask. A, no i dobra, to wiemy. A chciałbym coś kupić.
paczka nasion maku. Głowa maku. No nawóz, wiadomo. Paczka na... A, to już czytałem. Kurczę, a nie ma takiej donicy, żeby... To jest narzędzie do stojaka. Kurczę, to... Dobra. Kiedy indziej tu pochodzę? Coś tu mi się wydaje, że coś albo źle robię, albo po prostu jeszcze nie ten czas. Tam podbiegłem w sumie zapisać, no ale jak się odkrył sklep nowy, tu wiadomo, gdzie po nawóz będzie można bezpiecznie jeździć, nie trzeba będzie tam do marketu. No siema. You're here. Took you long enough. Ready? Okay. Sure. Let's go then. Follow me. Tak znowu zaczną mnie szukać. Downy, to ja tym razem popłynę do bunkra. Tam nic nie ma. So, I've heard from Pedro that you have a drug operation going on the islands. That about right? Interesting. Heard that you got the good stuff. When I get to know you more, we might talk business. But let's focus on the job for now. To bierzemy udział w napadzie dzisiaj tu. Ten łom już takiej nie pierwszej świeżości, ale w razie czego jest nóż jeszcze. A myślę, że to chyba będzie prosta jakaś misja. Okay, now right and uphill. How's your stamina? Tak, tu to biegniesz pod górkę, ale jak takie górki są w grze, to nie chcesz biec. O. It shouldn't be far now, I believe. Tu ty nie wiesz, gdzie biegniesz? Kobieto. Ale nie ma ani patroli, ani nic. Spokojna wioska. Co, zmęczyłaś się? O! I nowa wiadomość od Pedra. Ale pewnie coś też trzeba będzie mu coś zrobić. That's why you're here with me. Ale napady na magazyny się robią w nocy zawsze, nie? Over here. We can climb this. Wyspa rolnicza. Aha. Alright. Looks like we're lucky. No one's home. Search the garages, find the goods and bring them to Pedro. Mamy miejsce? Tak, bym zakupów nie robił. Ja pierdzielę. Dobra, ale zobaczymy. Da się tu jakoś wejść. Tutaj. Obecnie niedostępne. A tu mamy przyjść, tak? Kradzione rzeczy Pedro. Coś jeszcze tu? Chyba nie. Bo to mamy to wszystko. Tak jest. Ta gdzieś uciekła, a tu siedzi w domu. Tak dziwnie to zrobili. Get the package and take it with you. I need to go through these files. Ulala, jeszcze safe pusty i tequila. No to nic. Co teraz? Teraz tak. Plan jest taki. Ja biegnę do domu, rozpakuję rzeczy i będziemy dzwonić do Pedra i zrobimy dwie rzeczy naraz. Chyba, że on da nam znowu misję. No to tak czy siak paczkę dla niego mamy. Jest w oddzielnym slocie jest, więc nic się z tym nie stanie. No i tyle. Ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeśli się podobało, to zostawcie łapka, subka, komentarza. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć.